Powiem ci, że w kolejnych odcinkach będziemy wyglądali coraz gorzej. Muszę przyznać, że w pierwszym odcinku akcja jest naprawdę wartka, natomiast ja odnoszę wrażenie, że wy się dopiero rozkręcicie, rozbiegniecie. Czy taka jest prawda? Absolutnie tak. To był początek naszych zmagań z programem. Nam co prawda wtedy już się wydawało, że osiągnęliśmy szczyt swoich możliwości, a prawda jest taka, patrząc z perspektywy, że jeszcze bardzo wiele rzeczy było przed nami i ta skala trudności sukcesywnie z odcinka na odcinek rosła, żeby w końcu na sam koniec dojść już do jakichś absurdalnych rozmiarów. Na co zwracaliście dzisiaj największą uwagę podczas oglądania tego pierwszego odcinka? Na to, jak wyglądaliście, co powiedzieliście? Ja na to, jak wyglądałam. Zdecydowanie. Tak myślałam. Ukrywam tego. Muszę ci powiedzieć, że byłam zadowolona raczej. Poza niektórymi ujęciami włosów, ale to też jest prawda. Po prostu my... Życie. Życie, dokładnie. Takie jest życie. Powiem ci, że w kolejnych odcinkach będziemy wyglądali coraz gorzej. Więc dzisiaj trochę odetchnęłam z ulgą. Nie, wyglądałaś pięknie. No u ciebie jak było? Czego się najbardziej obawiałeś? I na co zwracałeś uwagę? Czy odcinek ma swoją dynamikę, a przede wszystkim czy w jakimś sensie jest zabawny? Bo on był ciężką pracą, więc w pewnym momencie nie mogliśmy sobie żartować, skoro naprawdę byliśmy wypruci, co widać po naszych strojach, ale podobało mi się to, że tam jest fajna energia, tam, że jest zabawnie i zastanawiałem się, czy będzie to widać, bo próbowałem sobie przypomnieć, czy coś takiego nam się tam na planie wydarzyło i o paru rzeczach zapomniałem, ale ogólnie podobało mi się. Przede wszystkim nie męczyłem się, że trwa za długo, tak? Jest dynamiczna akcja i jest parę fajnych tekstów Małgorzaty, która jeszcze w tym programie naprawdę bardzo trafnie podsumuje i spętuje sytuacje, które nas tam zastaną. Mi się najbardziej podobał tekst o operacjach plastycznych. Też zwróciłem na to uwagę. Rozumiem. Nie żartowałam. Ale naprawdę bierzesz pod uwagę, że przyjdzie taki czas, że jednak będzie interweniował lekarz i absolutnie położysz się na stół, bo to będzie jednak ta pogoń za wieczną młodością? Wiesz co, to ja nie wiem, czy to jest pogoń za wieczną młodością. To jest trochę tak, jakby powiedzieć pacjentowi, który idzie do lekarza z jakimś niedomaganiem, że... On to goni za tym życiem, tak? Po co? Goni za tym zdrowiem zupełnie bez sensu. Ja uważam, że wszystko dzieje się po coś. Ten rozwój tej medycyny jest i trudno go ignorować. Jak będzie, to zobaczymy. Jak na razie jestem bardzo zadowolona z tego, jak wyglądam. Są lepsze i gorsze dni. Nawet nie ma co się, wiesz, tam zagłębiać w sytuację. To. No, ale w każdym razie jest parę śmiesznych tekstów, które mi się podobało. Mi się też podobał tekst, że ja jestem Dunkin, a ty jesteś Donut.